Witam Was i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Geek Factor News. Witajcie, witajcie, siemano moje geeki kochane, Kaczmar z tej strony, Geek Factor TV. W dzisiejszym odcinku Geek Factor News nie będzie ogłoszeń parafialnych. Niestety nic tam takiego super ciekawego się nie wydarzyło, o czym warto by wam powiedzieć. Dlatego przechodzimy od razu do newsów. Słuchajcie, dzisiaj mam tak fajnie równo rozłożone, mamy trzy newsy filmowe, trzy newsy telewizyjne, więc damy radę. Pierwszym newsem filmowym jest to, że Jerry Bruckheimer, słynny producent amerykański, niedawno wrzucił na swojego Twittera to oto zdjęcie. I podpisał je, tak jak się zapewne domyślacie, że spotykam się ze swoim starym kolegą Tomem Cruise'em i rozmawiamy sobie o Top Gunie 2. I tam jakieś plotki i przecieki co do tego, że planują zrobić Top Gun 2, no to już tam krąży po internetach od dawna. No natomiast teraz mamy jakieś takie pierwsze, naprawdę jakieś oficjalne sygnały, że to się może wydarzyć. Więc no na razie nie wiemy nic więcej, no z tych wszystkich sequeli i rebootów, to czy Top Gun akurat jest filmem, który bym chciał zobaczyć znowu, znaczy czy Top Gun 2 jest filmem, który bym chciał zobaczyć, nie wiem. Napiszcie mi proszę, co wy sądzicie o tym, że być może zobaczymy znowu Top Guna w roli naszego ulubionego pilota na dużym ekranie. Aczkolwiek ciekawe, czy będzie pilotem, czy może już będzie jakimś, nie wiem, nauczycielem na przykład młodych pilotów, to mogłoby być ciekawe. Drugi news dotyczy, słuchajcie, Bob Iger, jest to człowiek, który jest członkiem zarządu Disneya. Został ostatnio zapytany o jakby przyszłość, jakiś taki kierunek artystyczny, w którym zamierza podążać razem z całą, z tym wszystkim, co teraz do Disneya należy, tak? Czyli z Marvelem, ze Gwiezdnymi Wojnami. I uwaga, Bob Iger powiedział coś takiego, że filmy Marvela i Star Wars, i ze świata Star Wars będą się pojawiać często, jak długo on nie wie, ale ma nadzieję, że zawsze. Dokładnie, powiedział, że nieskończenie długo będziemy mogli na ekranach kin oglądać po prostu nowe filmy Marvela, nowe filmy z świata Gwiezdnych Wojen. Nie wiem, co o tym myśleć. Ja powiem szczerze, wyznaję zasadę, że co za dużo to niezdrowo i powiem szczerze, że tak jak na razie mi się to wszystko podoba, w sensie podoba mi się to, że będziemy, że dostaniemy nową trylogię Gwiezdnych Wojen, podoba mi się pomysł na Star Wars Rogue One i parę innych filmów z tego świata mógłbym zobaczyć, tak jednak uważam, że w którymś momencie to powinno zostać zamknięte. W sensie, okej, dobra, zamykamy ten rozdział, odsuwamy go na bok na kilkadziesiąt lat i po prostu idziemy do czegoś innego. Takie dojenie krowy nigdy do niczego dobrego nie prowadzi i Steven Spielberg moim zdaniem miał absolutną rację, jak mówił, że filmy o superbohaterach prędzej czy później stanie się z tymi filmami to, co się stało kiedyś z westernem, tak? Że też jest to też był to gatunek, który gdzieś tam po prostu miał swoje boom i po prostu co drugi film, który wchodził na ekrany kin, to był western. No a potem gdzieś to zniknęło, prawda? I teraz już tego aż tak dużo nie ma i podejrzewam, że to się stanie z filmami o superbohaterach, no więc nie wiem, no on ma taką, pan Bob Iger ma taką nadzieję, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Oczywiście, no kibicuję, żeby to wszystko się udało i żeby wszystkie te filmy były super, bo wtedy jakby nie będzie na co narzekać. Ale historia nas uczy, że nie do końca tak to się przeważnie kończy, takie plany. Kolejny news filmowy jest to, że będzie film pod tytułem Official Secrets. Ja o tym filmie nic kompletnie nie wiedziałem. Nie wiedziałem nic o historii, na podstawie której ten film jest oparty, bo film jest oparty na faktach. A zwróciło to moją uwagę, ponieważ zwróciła moją uwagę obsada tego filmu. Film generalnie będzie opowiadał o młodej agentce brytyjskiego wywiadu. W tę rolę wcieli się Natalie Dormer, którą możecie kojarzyć z Gry o Tron. I która, że tak powiem, trafi na ślady spisku z gdzieś tam zakorzenionego wśród agentów amerykańskiej agencji NSA, czyli Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. I ten spisek ma doprowadzić do tego, że jakaś tam rada Organizacji Narodów Zjednoczonych, która została powołana w celu jakby odnalezienia pokojowego rozwiązania konfliktu, który ostatecznie zamienił się w wojnę w Iraku w 2003 roku. I właśnie jakiś taki jakiś spisek, który miał doprowadzić do tego, żeby do tego pokojowego dojścia rozwiązania nie doszło, tak? Czyli tak jakby ktoś tam w NSA chciał, żeby doszło do wojny.
No i ona to odkryła i sprzedała te informacje swojemu koledze, dziennikarzowi z brytyjskiego The Observer. W tej roli z kolei Paul Bettany, też bardzo znany aktor, możecie go kojarzyć z Pięknego Umysłu, a ostatnio chociażby z roli podkładania głosu Jarvisa, a potem z roli Vision w Avengers Age of Ultron. Z kolei reszta obsady kształtuje się tak samo ciekawie, jeżeli jeszcze nie lepiej, mianowicie szefa dziennikarza granego przez Paula Bettaniego zagra Martin Freeman, którego możecie kojarzyć jako Hobbita albo w świetnym pierwszym sezonie świetnego serialu Fargo. Byłego agenta, nie byłego generała wojskowego Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii będzie grał Sir Anthony Hopkins. No chyba go nie muszę przedstawiać i tak samo nie muszę przedstawiać kolejnego nazwiska z obsady, ponieważ w rolę emerytowanego agenta CIA wcieli się Harrison Ford. No, słuchajcie, szpiegowski thriller oparty na faktach z taką obsadą, no, jeżeli tego nie schrzają, to szykuje się naprawdę rewelacyjny film, więc no, warto moim zdaniem było wam to przekazać, żebyście sami na to zwrócili uwagę, jak to tam się za x czasu w kinach pojawi. To było na tej, jeśli chodzi o newsy filmowe, w newsach telewizyjne. Natomiast pamiętacie, jakiś czas temu wam mówiłem, że stacja Fox planuje wskrzesić serial 24 bez Kiefera Sutherlanda? Więc tak, zrobią to, nawet już jest to do tego stopnia zaawansowane, że serial, nowy serial ma już roboczy tytuł, mianowicie będzie się nazywał 24 Legacy. Nie, nic wspólnego z Pandemic Legacy niestety. I w głównej roli oczywiście nie będzie Kiefera Sutherlanda, będzie młody aktor Corey Hawkins, którego widzicie tutaj. Możecie go kojarzyć, jeżeli jesteście na bieżąco z serialem The Walking Dead, albo jeżeli oglądaliście Straight Outta Compton. To jest taki to Straight Outta Compton był w kinach w sierpniu, o ile się nie mylę? Chyba tak, w sierpniu zeszłego roku i opowiadał historię założycia NWA, grupy raperskiej, do której należeli m.in. Dr. Dre i Ice Cube. I ten aktor akurat grał młodego Dr. Dre. Nie widziałem, więc w sensie nie widziałem Straight Outta Compton. W The Walking Dead aktor mi się podoba, więc no, słyszałem dobrą opinię o jego roli w Straight Outta Compton, no więc okej. Okay. Nie mam nic przeciwko temu aktorowi jako takiemu, ale koncepcja 24 bez Kiefera Sutherlanda, nie, to jest coś, czemu ja się w dalszym ciągu sprzeciwiam i mam nadzieję, że nakręcą pilota, serial, odcinek pilotażowy i stwierdzą, no chyba to był głupi pomysł i chyba to trzeba szybko zlikwidować, póki ludzie jeszcze mają szansę o tym zapomnieć. Więc tak, w jednej z głównych ról serialu ma również zagrać Miranda Otto, jest to kobieta, którą możecie kojarzyć z filmów Władca Pierścieni, ona się od dwóch wież pojawiła w tej sadze, w trylogii, przepraszam, a jeszcze niedawno grała w filmie World War Z. Więc takich aktorów ten serial ma, no okej, dobrych aktorów zbiera, fajnie, no twórcy są ci sami co w oryginalnym 24, więc wszystko fajnie, tylko 24 bez Jacka Bauera, no proszę was. Kolejnym newsem telewizyjnym, krótki, House of Cards, bardzo znany serial, którego ja nie oglądam. Nie miejcie do mnie o to pretensji, naprawdę bardzo bym chciał oglądać wszystkie seriale, o których słyszę i czytam, że są dobre. Ale ja po prostu nie mam na to czasu, dlatego też nie oglądam Gry o Tron i tak samo nie oglądam House of Cards. Zacząłem oglądać House of Cards, jestem w połowie chyba pierwszego sezonu i mi się bardzo podoba, jest to rewelacyjnie napisany serial z fenomenalnym Kevinem Spacey, który jest jednym z moich ulubionych aktorów, więc no, rozumiem czemu kochacie wszyscy ten serial, a jeżeli go kochacie, to was ucieszy to. Netflix zamówiło oficjalnie piąty sezon serialu, więc jeszcze zaraz będzie czwarty sezon, więc jakby House of Cards będzie jeszcze długo, długo z nami żył. Więc to chyba dobra wiadomość dla fanów. Kolejnym newsem jest, to w sensie jest teraz taki serial Legends of Tomorrow, DC's Legends of Tomorrow. No on jest taki, no, znaczy ja to lubię, ja lubię takie bajki oparte na komiksach, więc to się nawet dobrze ogląda. Jest to jakby połączone uniwersum z serialami Flash i Arrow. I to jest tam grupa tak drugoplanowych postaci z tych właśnie wspomnianych dwóch seriali, jakby została zebrana w ten jeden, w taką ekipę, która podróżuje w czasie i rozwiązuje różne tam, no, bo muszą znaleźć, pokonać jednego takiego super ekstra złoczyńcę, Vandala Savage'a i nie wiedzą jak go znaleźć i próbują go znaleźć i próbują znaleźć sposób, żeby go pokonać i żeby go znaleźć i znaleźć ten sposób, to właśnie podróżują w czasie po różnych epokach.
No i teraz się pojawił fajny news właśnie, taki typowo geekowy, że tak powiem, ponieważ okazało się, że w szóstym odcinku tego serialu Legends of Tomorrow ta ekipa poleci w przyszłość, nie za bardzo w przyszłość, ale jednak trochę w przyszłość, i spotkają starego Olivera Queena. Oliver Queen, czyli oczywiście główna postać serialu The Arrow. I co jest najfajniejsze, fani mogą się... Właśnie dlaczego mówię, że to jest geekowe? Ponieważ kojarzycie zapewne taki komiks Dark Knight Returns Franka Millera, gdzie właśnie mieliśmy okazję oglądać starego Batmana, starego Bruce'a Wayne'a, który powraca z emerytury, żeby znowu się tam zająć pewnymi wiadomo jakimi sprawami. Trochę i dużo z tego komiksu ma z tego co wiem być w tym nowym uniwersum DC, kinowym uniwersum DC. No i tam właśnie w tym komiksie i w filmie animowanym zresztą nakręconym na podstawie tego komiksu Oliver Queen się pojawił, stary Oliver Queen się pojawił i nie miał ręki, miał długie siwe włosy, długą taką siwą kozią bródkę i taki właśnie, ale mimo wszystko był super, no, niesamowitym strzelcą jeśli chodzi o łuk i strzały. I uwaga, dokładnie taki obraz Olivera Queena zobaczymy w serialu Legends of Tomorrow i będzie go grał Stephen Amell, który gra główną rolę w serialu Arrow. Tak, czyli wszystko się zgadza, oni go postarzają za pomocą make-upu, tam odrąbią mu pewnie komputerową rękę i właśnie w takiej formie się pojawi w tym serialu. Więc to jest fajne, takie, co mówię, stricte geekowa rzecz, ale fajna. A jeżeli nie oglądacie, to spróbujcie, może się wam spodoba. To by było na tyle, jeśli chodzi o newsy. Przechodzimy do Q&A! Słuchajcie, Q&A, no nie ma ze mną Basi, miała być, ale niestety wczoraj wieczorem mieliśmy to kręcić, jest teraz poniedziałek rano. Mieliśmy to kręcić wczoraj wieczorem, ale zamiast tego woleliśmy pójść do kina na nienawistną ósemkę, recenzja na kanale. Przepraszamy. Więc dlatego kręcę teraz, kręcę sam, dlatego niestety tam było tylko jedno pytanie do Basi, więc no w tym odcinku Basi nie będzie, a pytanie akurat takie, że w następnym odcinku jak ona będzie, to na pytanie na to myślę, że się na pewno do tego pytania dorzuci. Lecimy, trzy osoby zadały pytania. Pierwsze pytanie, Adrian. Adrian, kiedy, pytasz się mnie, kiedy Sheriff z Nottingham? Sheriff z Nottingham? Kiedy? Powiem ci szczerze, nie wiem. Nie wiem, bo już rozegrałem kilka partyjek, nawet na tyle, żeby ją zrecenzować, ale chciałem ją zrecenzować z Magotem i tu się musimy po prostu z Magotem zgadać, a przez najbliższe dwa tygodnie możemy mieć problem, żeby się fizycznie spotkać i to nagrać. W każdym razie tam się pytałeś, bo się zastanawiałeś nad zakupem. Gra jest fajna. Jest naprawdę bardzo fajna gra. Jest odrobinę, tak tyci, jak dla mnie się okazała, przereklamowana, ale w dalszym ciągu to jest kapitalna gra. No, trochę zaspoilerowałem teraz swoją recenzję, więc mogę ją z czystym sumieniem polecić. My się zawsze z nią przy niej dobrze bawimy. Ale no na recenzję to jeszcze trochę będzie trzeba chyba niestety poczekać. Jakie gry byś dla rodzinki, bym dla rodzinki ci polecił, dla ciebie, twojej partnerki i twojej córki, 4-letnia, bardzo inteligentna, ogarnia wsiąść do pociągu. Co za gry w takim razie? No powiem ci szczerze, nie wiem, Dixit byłby dla mnie opcją normalną, ale ty chyba Dixit znasz, więc jakby tego ci nie będę polecał. Powiem ci tak, u nas rewelką się okazały te bajkogry, które recenzowałem. Możesz zobaczyć recenzję, recenzowałem to 4 grudnia, wrzuciłem recenzję na kanał. Bajkogry od dwóch pionków, bardzo fajna gra, naprawdę fantastyczna gra, fantastyczne gry, z czego Żółw i Zając jest po prostu no, hitem niesamowitym. Nasza córa uwielbia grać w Żółwia i Zająca. Twoja córa ewidentnie nie będzie miała problemu ze zrozumieniem zasad, a się naprawdę będzie dobrze przy tym bawiła. Więc bajkogry, jakbyś się miał zdecydować, to Żółw, jakbyś miał wybierać, to Żółw i Zając. I zresztą jak już jesteśmy przy wydawnictwie Dwa Pionki, to tak samo Wesoła Farma. Taka bardzo fajna gra, która już jakby tak przedstawia tą dzieciom tą koncepcję, wiesz, kilka akcji do wyboru, musimy wybrać odpowiednią akcję, żeby jak najbardziej zoptymalizować swój wynik i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajna rzecz, Wesoła Farma, również bym ci bardzo polecił, bo tak poza tym to inne fajne gry dla dzieci, które mi przychodzą do głowy, to z kolei mogą być za proste, no bo na przykład Magiczny Labirynt od G3 jest super grą, ale może być za prosta. Speed Cups od G3 jest fantastyczny. Okej, może być za prosty, ale akurat to jest gra, w której ta prostota jakby nie przeszkadza, bo jest ten straszny ubaw z tego układania. Poza tym to akurat bardziej niż chociaż inteligencja jest też ważna, bo tam jest, tam trochę ćwiczymy spostrzegawczość i refleks taki, więc to inteligencja też ma to jakby dużo, dużo, wiele do powiedzenia.
ale bardziej jest to szybkość, zręczność, wiesz, więc to myślę, że też twoja córa mogłaby się tutaj przy tym dobrze bawić, więc Speed Cups od G3, a od wydawnictwa dla pionki spróbuj Bajko Gry albo Wesołą Farmę, to jest takie moje polecenie, jestem ciekawy, sam jestem ciekawy, Celestia, moja żona by ci na pewno poleciła Celestię. Celestia, wydawnictwa hobbity.eu, bardzo fajna gra, naprawdę bardzo fajna, ja będę chciał zrecenzować za jakiś czas na kanale. Bardzo sympatyczna gra. Wygooglaj sobie, wyszukaj sobie Celestia, wydawnictwa Hobbity. Naprawdę sympatyczna gierka. Kolejne twoje pytanie było, że Portal i Cool Mini Ornat, co ja i Magot na to? Fajnie, że się zapytałeś Magota, bo prosiłem, żebyście zadawali pytania Magotowi, ale akurat to jest pytanie, na które Magot nie odpowiedział, bo Magot jest jakby... On nie jest jakby taki wsiąknięty w świat gier planszowych jak ja. On bardzo lubi grać w gry planszowe. On ma bardzo ciekawe spostrzeżenia na temat różnych gier, co dlatego właśnie tak chętnie ze mną te gry recenzuje, bo chętnie się też tymi spostrzeżeniami dzieli i często zwraca uwagę na rzeczy, na które ja nie zwrócę uwagi, pomimo że jakby jestem bardziej doświadczonym graczem niż on. Ale właśnie on tak jest bardziej takim graczem, że po prostu on się mnie pyta, albo ma tam takich kolegów z pracy, z którymi się regularnie spotyka i on po prostu gra. Tam ktoś mu przynosi, podpowiada grę, okej, zagrajmy. Nie? I tak nie angażuje się, nie interesuje się, które wydawnictwo jest za co odpowiedzialne, który twórca gry jest za co odpowiedzialny. Więc on jakby tutaj by się w tym temacie, podejrzewam, nie wypowiedział. On bardzo chętnie pewnie zobaczy te wszystkie gry, które wyjdą z tego małżeństwa Portalu i Cool Mini Ornat. Ale pewnie na temat samego tego partnerstwa niewiele bym miał do powiedzenia. Ja natomiast uważam, no powiem tak, ja jestem bardzo tym podjarany, ale bardziej niż Cool Mini Ornat chodzi mi o fakt, że Cool Mini Ornat zaczęło bardzo intensywnie współpracować z Erikiem Langiem. A Erik Lang się ostatnio stał moim, tak stwierdziłem, chyba drugim ulubionym po Trzewiczku, drugim ulubionym twórcą gier planszowych, więc no... Mój numer jeden, jeśli chodzi o twórców, czyli Ignacy Trzewiczek, mój numer dwa, Erik Lang, i no teraz oni razem pod szyldem Portalu, no to super, to jest dla mnie świetna sprawa i życzę im naprawdę powodzenia, bo tam tytuły niektóre Cool Mini Ornat mam bitne i no jestem ciekawy, jak one się przyjmą. Jestem odrobinę ostrożny, ponieważ Cool Mini Ornat wydaje swoje gry na Kickstarterze i wiadomo, Kickstarter się wiąże z Kickstarter Exclusives tak zwanymi, które nie są w każdym egzemplarzu gry. Jestem bardzo ciekawy, jak Portal tę sprawę rozwiąże. Zombicide Black Plague. Słuchaj, Zombicide nigdy nie grałem, ale słyszałem, że jest fajna, natomiast nie grałem nigdy, bo nigdy jakoś nie było okazji. W Polsce nikt tego nie wydał, więc nie miałem do żadnego wydawnictwa jak się zgłosić, żeby podesłali egzemplarz do recenzji i żebym zrobił wideo instrukcję. A z kolei też no, cena była dosyć wysoka, jakoś tak zawsze jak miałem pieniądze, żeby jakąś grę kupić, to nagle były, wiesz, czy Eldritch Horror, Pandemic Legacy, Martwa Zima, czy XCOM, inne gry, na których mi zależało jeszcze bardziej. I na te gry wydawałem pieniądze, więc nie grałem w to nigdy. Natomiast z tego, co słyszałem i z tego, co rozmawiałem tam z gościem z Portalu, Zombicide Black Plague to jest to właściwe Zombicide, które trzeba mieć. Więc no, nie mogę się doczekać. Dzięki, Adrian, ci bardzo za pytania. Bartosz Kuchta. Pytałeś się mnie o kinowy uniwersum DC, że trochę za mało o tym mówiłem ostatnio. Wiesz co, masz rację i bardzo przepraszam, bo faktycznie to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Co sądzę o nowych spotach do Batmana vs. Supermana? Co sądzę o trailerze do Suicide Squad? Jak patrzę na to, co robi DC w porównaniu do tego, co robi Marvel, jeśli chodzi o łączne, rozłączne uniwersa filmowo-serialowe? Jakby ci to powiedzieć? Nowe spoty Batman vs. Superman? Okej. Tylko po pierwsze, za dużo mówią, ten ostatni trailer mi się średnio, ten długi trailer mi się średnio podobał, bo moim zdaniem zdradził za dużo. Chyba wiesz co, o czym mówię, tak? Na końcu to, co wyskoczyło. To już mogli sobie darować. Też nie do końca mi się podobał Jesse Eisenberg. W sensie takim, że ja od początku, jak go usłyszałem, że oni go obsadzili w tej roli, to mi coś nie grało, ponieważ to jest świetny aktor. To jest po prostu fenomenalny aktor i nie mówię, że nie. I go bardzo lubię swoją drogą, też nie mówię, że nie. I to, jak on zagrał, jak go widziałem w tej pierwszej scenie w tym trailerze, jak on przedstawia Bruce'a Wayne'a Clarkowi Kentowi, chociaż nie byłem w stanie zrozumieć, czemu się tak jara Clarkiem Kentem, kim jest dla niego Clark Kent, no nieważne. I jakby to, jak on grał w tej scenie, gra fantastycznie, śmiesznie, z jajem, widać, że się dobrze bawi, wszystko super, no tylko to nie jest Lex Luthor, no. Lex Luthor taki dla mnie nie był. Lex Luthor dla mnie był człowiekiem chłodnym,
gdzieś tam przychodzącym czasami jakieś wewnętrzne bolączki i rozterki, ale generalnie to był chłodny, kalkulujący, ale zarąbiście charyzmatyczny biznesmen, taki wiesz, taki na zasadzie wiesz, prostokątna szczena, po prostu lekko siwe włosy, takiego Lexa Luthora widzę, no i siwy potem ewentualnie, łysy potem ewentualnie, takiego Lexa Luthora widzę. Nie to, co widziałem w tym trailerze, więc to mi się akurat nie podoba. Trailer do Suicide Squad, natomiast rewelacja, po prostu na ten film czekam naprawdę strasznie. To jest jeden z najbardziej oczekiwanych filmów, zresztą widzieliście listę na kanale, w tym na tego nadchodzącego roku. Pełno genialnych ujęć, świetny dobór piosenki Queen, no i przede wszystkim Jared Leto jako Joker. No, ja już jestem absolutnie przekonany, że Jared Leto sobie z tą rolą poradzi i że ten Joker mi się spodoba. Więc no to jest super. Co ja w ogóle sądzę o tym, co oni robią? Słuchaj, i te rozłączne... To akurat rozłączne filmowo-serialowe uniwersum... Wiesz co, nawet nie wiem, powiem szczerze, co o tym myśleć. Ja to jakby nie przeszkadza mi to z jednej strony, bo no, w komiksach też mamy różne wersje jednej rzeczy jakby. Więc to nie jest nic, co by trudno było jakoś uzasadnić. Ale powiem szczerze, trochę jest to o tyle słabe, że na przykład będzie ten kinowy nowy Flash, prawda, którego zagra Ezra Miller. Który jest okej, okay, jest dobrym aktorem, więc nie mówię, że to nie mówię, że to musi być coś złego, ale powiem szczerze, ten telewizyjny Flash mi się tak podoba i ten główny koleś, który gra Flasha, Grant Gustin, jest po prostu tak dobry w tej roli, tak dobrze do tego pasuje, no, że tak aż głupio, no, po prostu wiesz, tak byś się zdradzał Flasha jednego z drugim. Bo totalnie głupie, przepraszam, że to powiedziałem, ale wiecie, o co mi chodzi. Ej, więc to jakby to... Mówię, okej, no wszystko fajnie, ja rozumiem, że oni jakoś tam chcą trzymać to z dala od siebie, żeby jedno za bardzo nie wpływało na drugie, co ma sens z kolei. Ma naprawdę sens, no bo w Marvelu oni wszystko chcą, żeby to wszystko to było jedna wielka, spójna całość, no tylko mając tyle różnych elementów powsadzanych w tyle różnych miejsc, to się może bardzo łatwo pogubić, tak? DC ma przynajmniej taką, wiesz, taką klarowną sytuację, nie, że okej, dobra, to jest jedna rzecz, a to jest zupełnie co innego. I po prostu tutaj trzymamy się jednej rzeczy, tutaj trzymamy się drugiej rzeczy i to po prostu ze sobą na siebie nie wpływa. I to ma sens, bo przynajmniej będzie to jakieś bardziej, wbrew pozorom moim zdaniem to będzie bardziej poukładane. A w Marvelu moim zdaniem może być taki szum informacyjny po prostu i niektóre rzeczy dojdziemy do sytuacji, że niektóre rzeczy powinniśmy znać z serialu i tylko wtedy to skumamy coś tam w filmie i w drugą stronę. No i zrobi się z tego lekki bałagan moim zdaniem, więc akurat tutaj moim zdaniem mówię, z tym Flashem akurat. Flash mnie boli, bo Flash telewizyjny jest po prostu świetny. Ale tak poza tym to uważam, że to jest dobry pomysł. Dzięki Bartek za pytanie. Jezus Maria, strasznie długa odpowiedź. Kamil Walukiewicz, jak mi się podoba nowe logo portalu? Nowe logo portalu. Powiem tak. Poprzednie podobało mi się bardziej, jak mam być szczery. Nowe logo samo w sobie jest fajne. Jest ładne, kolorowe, wzbudza pozytywne, że tak powiem, emocje. Wszystko okej, okay, tak z punktu takiego widzenia tak jak artystyczno-estetycznego, tak? Tylko powiem szczerze, nie wiem, jak bardzo to logo pasuje do niektórych rzeczy portali. Moim zdaniem nowe logo portalu pasuje bardzo do Osadników Narodziny Imperium. Pasuje bardzo, bardzo do Statki i Łupy Kościotrupy. Ale na przykład, jakbym miał sobie wyobrazić... To logo portalu tutaj, pod tym żołnierzem. No nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem, jakby to wyglądało. Te teasery tych gier, no, swoich nowych, udostępnili w sieci. To powiem szczerze, no było pudełko do Cry Havoc, który też ewidentnie ma taki mroczny, przeważa taki mroczny, ciężki klimat science fiction. I to nowe logo tam było. Jakoś tak super się nie gryzło. Więc no, powiem szczerze... No okej, okay, no może poprzednio mi się bardziej podobało, ale to nie jest dla mnie, to nie jest też dla mnie kwestia moim zdaniem, która powinna nie wiadomo jak dużo czasu zajmować i powierzchni w rozmowach i w internetach i tak dalej, bo no to jest logo, tak? To jest dla mnie normalne, że raz na jakiś czas każda firma przychodzi tak zwane odświeżanie wizerunku. Jest to z punktu widzenia marketingowego nie tyle wskazane, co konieczne, żeby jakby... Jest to taki zabieg po prostu też poniekąd, tak? Portal zdecydowanie w tym roku chce wyjść jeszcze bardziej, już tak w tym roku tak naprawdę to zaczęli, a w tym roku chcą jeszcze bardziej docisnąć pedał gazu, jeśli chodzi o wychodzenie na rynki zagraniczne. Nie wiem, może zrobili... Podejrzewam, że zrobili, ale nie wiem, nie jestem pewien. Może zrobili jakieś badania fokusowe, które stwierdziły, że po prostu w Stanach
tego typu logo się będzie bardziej podobało i spotka się z lepszą reakcją niż to, co mamy w Polsce. Nie wiem tego, ale tak może być. No, zwróć uwagę, że tak naprawdę logo Cool Mini or Not jest po prostu, wiesz, mają ciężkie gry, tak? Mają Blood Rage, mają The Others, Seven Sins, Zombicide, Black Plague. Kurde, no zarąbiście ciężkie klimaty to są wszystko. A ich logo jest takie kolorowe, żółto-białe, Cool Mini or Not, no. No i nic tam się nie gryzie jakby, nie ma problemu. Może Portal chce iść tą samą drogą, nie wiem. Ale może gdzieś tam to tym wszystkim zadecydowało, żeby jakoś to zmienić. Zdecydowali się na taki bardziej pozytywny, ciepły wizerunek. Nie widzę w tym problemu, no. Mówmy się, to jest za... Podejrzewam, że jestem pewnie to, co tutaj teraz oglądasz w sieci, to jest ostatnie miejsce, gdzie ktokolwiek jeszcze będzie o nowym logotypie Portalu dyskutował. I za miesiąc to już w ogóle nikt o tej dyskusji nie będzie pamiętał i po prostu wszyscy będą tylko i wyłącznie patrzeć na to, jakie gry wychodzą z Portalu i nic więcej nikogo nie będzie obchodziło. Więc dużo szumu moim zdaniem o nic, bo ja tam widziałem na fejsie Portalu, to pewnie też dlatego się pewnie spytałeś. Widziałem reakcję ludzi na to nowe logo Portalu, no więc tam pojechali ostro niektórzy. No ale co, no Boże, no po to jest internet, po to wszystko jest, żeby się ludzie mogli wypowiadać. Ale mówię, moim zdaniem dużo szumu o nic i za jakiś miesiąc to przestanie mieć znaczenie. Ale tak, jakbym miał być zupełnie szczery, poprzednie mi się bardziej podobało. Słuchajcie, Q&A, czyli nasza miejscowa do pogadania sobie, właśnie ją wyczerpałem, znowu jest strasznie długo, przepraszam Was bardzo za to. Słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym odpowiedział na jakieś Wasze pytania w przyszłym tygodniu, to zadajecie pytania w komentarzach pod tym filmem i ja na nie odpowiem za tydzień. Dzięki Wam bardzo za uwagę. Napiszcie, co tam sądzicie o tych wszystkich newsach, które wspomniałem. Nie musicie tylko pytania do Q&A tam zadawać. No i co? I dzięki Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, proszę Was bardzo, o subskrybowaniu, komentowaniu, lajkowaniu, ale przede wszystkim pamiętajcie o oglądaniu. Dzięki Wam bardzo i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!